całej społeczności polskiej, takiej się zgromadzonej na wyspach. No niestety, muszę przyznać, że kiedy rano dostałem informację o tym, najpierw wypadku, myśleliśmy ataku, zamachu, potem się okazało, konsulowie w Manchesterze ostrzegli mnie, że ze względu na duże skupisko Polaków mieszkających w Manchesterze i wokół Manchesteru musimy się spodziewać, że mogą też być i tragiczne informacje dotyczące Polaków. Na razie nie możemy niczego potwierdzić. Mamy informację tylko, iż Polaków, to są rodzice, tych, którzy uczestniczyli w koncercie, są zaginieni. Szukamy intensywnie, czy zostali przywiezieni do któregoś szpitala, być może sami odjechali gdzieś w szoku. Więc na razie nie możemy potwierdzić żadnego tragicznego wypadku, ale musimy szukać. Co mogą robić Polacy, którzy są zaniepokojeni swoimi bliskimi na wyspach? Oczywiście jest w konsulacie odpowiednia linia, która telefoniczna, gdzie można się kontaktować, również mailami. Konsulowie służą informacją. No, dzisiaj jest oczywiście łatwo też dotrzeć do Polaków metodami prywatnymi, poprzez komórki, poprzez Twitter, Facebook, maile. No ale jeśli osoba nie jest podana jako osoba, która zaginęła, to może na razie nie ma sensu wszczynać paniki i robić wśród Polaków mieszkających na wyspach też jakichś gwałtownych ruchów, które by dokładały się tej trudnej sytuacji. No, należy oczywiście słuchać wszystkich służb w tej chwili bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, przestrzegać się zasad bezpieczeństwa. Po prostu trzeba być ostrożnym. Możemy wykluczyć, że wśród ofiar nie ma Polaków? Tak jak powiedziałem, kilku osób poszukujemy. I tylko na tyle mogę dzisiaj powiedzieć.